Śmanko tu Mat, podcast Rap Matters, portal brakkultury.pl Dziś mam dla Was strefę klasyków, a w niej cztery pory rapu trzeciego wymiaru. Na wstępie podziękowania dla Jacka, Marcinę, Adama, Mateusza, RT oraz Daniela, którzy wspierają ten kanał oraz dla Mateusza i Wojtka, którzy zapewniają mi pogodę dla bogaczy. O trzeci wymiar w strefie klasyków prosiliście już wielokrotnie i się nie dziwię. To wyrazisty zespół mający wielu oddanych fanów, kupujących zarówno wszystkie płyty składu, jak i solówki poszczególnych raperów. W 2015 roku wydali ostatni wspólny krążek. Solowo Nullo jest dalej najbardziej aktywnym z członków. Od płyty Porka trochę już minęło, a Shad, jak pewnie dobrze wiecie, ma trochę prywatnych problemów. Dziś opowiem jednak o ich debiucie, bo cztery pory rapu wystrzeliły trzeci wymiar nie tylko do mainstreamu rapowego, ale generalnie do muzycznego, bo największe hity z tego albumu były na rotacji w telewizji i w radiach i chyba nie ma Polaka, który nie zanuciłby dla mnie Marsz Style'a. została wydana w 2015 w trzecim roku w Kamei Studio Kamei wtedy potrafił promować w zasadzie wszystko, a miał u siebie i Bansowego Borixona i Picha i Ośkę, ale też Astroholics i Czy Tekę, także każdy z nich miał swoje hity, miał promocje, miał rotacje i zapisał mniejszą lub większą historię w rapie. Trzeci wymiar oczywiście działał wcześniej, null z szadem w 98 roku, więc bardzo dawno temu już wydali nielegal Od zawsze tu byłem jako Poetic anonim i przyznaję, że nigdy nie słyszałem tego projektu i może kiedyś się skuszę na umówienie go w cyklu prequel.pl w 2001 roku Nullo wydał nielegal wszystko rymowanym słowem, a później zawiązał się skład, czyli dołączyli DJ SPH i PORK. Udało im się podpisać kontrakt i przez rok pracowali nad debiutem i przez to, że właśnie aż tyle zajęła im praca, nazwa to właśnie Cztery Pory Rapu. Płyta jest podzielona na cztery części, na wiosnę, lato, jesień i zimę, jednak nie chodziło w tym podziale o klimat kawałków. Jak sami mówili w wywiadzie w klanie, Cztery Pory miały odzwierciedlać ich cztery charaktery, a na sugestie dziennikarza, że skamieniali pasowaliby raczej do jesieni niż do wiosny, Szat odpowie odpowiedział następująco. W 90% utwory na płycie są ułożone zgodnie z porą roku, w jakiej powstawały. Te 10% to kawałki, które zostały przez nas przesunięte dla dobra płyty. Skamieniali znaleźli się w wiośnie, dlatego że kawałek promujący płytę powinien znajdować się wśród utworów utworów otwierających, a skamieniali jest takim utworem i jest do niego nakręcony klip. Singli było sporo, też sporo kawałków zostało klip, rotacje odbiło się większym czy mniejszym echem, ale przede wszystkim te singlowe numery prezentują wiele zalet chłopaków i pokazują ich z przeróżnych kątów. Niechronologicznie do nich podejdę, ale dla mnie masz style, czyli ten najbardziej znany numer z płyty to letniak, jeden w ogóle z najlepszych letniaków w polskim rapie, co tu dużo mówić. Ma trochę śmieszny, ale jednak mega chwytliwy refren. Pamiętam, że brawo rozkminiali, czym w ogóle jest to styla z tytułu i wydaje mi się, że od 2003 roku do 2013 roku nie było imprezy, by ten numer nie poleciał, a jak nie na początku, to już na pewno, gdy każdy był deczko podpity i już się nie wstydził, że słucha takiego numeru, no bo tak, ten numer trąci trochę hip -hopolo. Bitowo to jest przecież jakiś popraw, ale no, zwrotki są przewinięte znakomicie. Oczywiście tekst jest z przymrużeniem oka i rapersko każdy się tutaj broni, e, więc tutaj nie ma mowy o jakimś hiphopolowaniu pod tym względem, zresztą do tego jeszcze przejdę gdzieś tam dalej. E, chyba najbardziej zaskakujące w tym numerze jest to, że to beat DJ a SPH, a nie Kameja e, z tym takim, wiecie, chwytliwą gitarką e, w refrenie. Powstał też bardzo do dobry klip w stylu komedii kryminalnej z ładnymi paniami, z jeszcze bardziej zmrużonym okiem, e, bo tam wszystko jest ironiczne, ale też fabuła jest niechronologiczna, co, co props. E, no i przy ogromnym Hitem ten numer był i chyba dalej jest. Byli też Stinglowi skamieniali, czyli wydaje mi się, że pod względem popularności numer dwa. Pamiętam, że często słyszałem to w esty, czy w ogóle w radiach w tych godzinach, wiecie, w nocy, gdzie radiostacje musiały wypełnić czas polską mu muzyką, i wtedy by, był czas na takie kawałki. Znowu bardzo chwytliwa melodia, były klawisze, więc znowu to coś, co można by podciągać pod hip hopolo, czy oskarżać e, skład o takie te te tendencje, ale ale no, też nie do końca tak jest, bo ten kawałek jest o czymś, nie? Ten kawałek to e, ma antytelewizyjny wydźwięk wy obnażający to, czym może się stać człowiek, który ogląda e, tylko telewizję i jest uzależniony od tej papki, która jest tam serwowana. Może to nie jest jakiś super błyskotliwy koncept, ale na pewno raperzy ugryźli go nieźle i w parze z treścią idzie technika. Gościnnie jest tutaj Teka z ładnymi wersami, że politycy grają swoje oscarowe role, przy nich holibery obdarują tylko złotym globem. Ogólnie Teka ma tutaj mniej rymów, gorzej rapuje, ale na pewno się odnalazł. Z kolei najbardziej poruszającym trakiem z pewnością był numer Zapomnij o tym, numer o biedzie, o patologii, o krzywdzie wyrządzanej dzieciom. Pamiętam, że powodował ciary, kiedy słuchałem tego jako dzieciak, a teraz jak jestem rodzicem, no to powoduje jeszcze większe. Zacznę może od ponownego zacytowania wywiadu z klanu. E, wasza płyta, dokładnie niektóre numery na niej, na przykład Zapomnij o tym, zaskoczyła mnie odkrywaniem bardzo osobistych, smutnych doświadczeń. Czemu zdecydowaliście się na taką szczerość? Można było nagrać płytę, nie mówiąc o sobie tak wiele. Bardzo dziwne. Pytanie swoją drogą, to chyba dobrze, że oni tak podpodeszli. E, szat odpowiada. Wiesz, ja się tego nie wstydzę, jakie miałem dzieciństwo, bo, miałem na, bo nie miałem na ni wpływu, a odbiło się ono na całym moim życiu, więc stwierdziłem, że warto o tym nawinąć, e, bo może ktoś, kto usłyszy, przemyśli sobie niektóre sprawy. Ludzi z podobnymi przeżyciami jak moje jest na pewno w chuj. E, tyle tylko, że ja dostałem szansę, żeby o tym opowiedzieć głośno i to zrobiłem. Hip-hop to życie, jego wady i zalety, zapomnij o tym, to kawałek, o jego wadach. Wszystkie zwrotki są tutaj bardzo mocne, ale takie fragmenty. Fragmenty jak wiem, co czuje dziecko. Myśli sobie biec, bo jedyną myślą jest uciec stąd. Pamiętam późne popołudnie, czwarte pię piętro. Im wyżej, tym smutniej. Schody, zamek, kuchnie. Kiedy tak szedłem, nieufnie patrząc, czy alkohol cuchnie? Wiem, jak boli i jak puchnie. E Dziś nie pałam do nich gniewem, lecz jednego jestem pewien. Ten, ten dom to nie był Eden. Ilu takich, jak ja nie wiem, nie dociekam, lecz jako dziecko nie widziałem w nich człowieka. No, sprawia mi ból ten numer. E, jeszcze jak potem tym wjeżdżają dzieci w, w referendę Dembro, naprawdę jest to przejmujące, ważny, potrzebny numer e, i cieszę się, że też odbił się echem. Było jeszcze 15 MCS, czyli pierwszy numer w ogóle. Dis na scenę, dis na raperów, którzy nie mają na siebie pomysłu i tutaj też zamieszanie z, zostało wywołane, ale już w środowisku e, raperzy z wymiaru Musieli się tłumaczyć, że to nie jest Dis na konkretne osoby, i zbieżność oczywiście jest przypadkowa, tylko i że to są strzały w niebo. Moim zdaniem jest to koncept bardzo spoko. I samego numeru słucha się dobrze, bo bitka Maja robi tutaj swoje, jest chemia między raperami, którzy się wymieniają, ale sam koncept chyba nie jest do końca dowieziony, no bo nawet finalnie tych 15 MC's nie opisali, bo na ostatnich zabrakło im słów. E, można byłoby by też jeszcze te ataki trochę podkręcić. No nie tyle chodzi mi o ksywki, bo rozumiem, że to jest taki ogólny Dis i, i nie mam. Z Problemu, ale jakieś inne konkrety dałoby się tutaj dopasować, ewentualnie skrócić ten numer do, do 10 MCs i też dałoby radę. E, I też był klip, który był w ogóle w dziwnej jakiejś scenografii, był słabe, głównie tam było jakieś machanie łapami i e, randomowe przebitki na jakieś in, inne sceny i te przeska przeskakiwania na nullo w czasie, gdy, gdy robi łojoj, e, no to też jest bardzo bekowe, szczególnie z perspektywy czasu, ale no sam numer, jako numer się broni. I to są te najgłośniejsze numery, choć klipów generalnie było więcej, ale to nie te hity, szczególnie te, które wymieniłem, prezentują największe zalety MCs. Lepszymi byłyby chociażby track otwierający ten album, czyli kawałek po prostu zatytułowany trzeci wymiar albo dostosowany, tutaj też klip były, ale później. I tutaj ładnie przedstawiają się przed milionami słuchaczy, bo jest tutaj ich esencja, czyli wielokrotny rym. Szybkie tempo na wieki ogólnie, ale do tego jeszcze przyspieszenia. Do tego treść panczę. Braga, to jest to, co najbardziej charakteryzowało chłopaków, też w późniejszej ich e, karierze. E, każdy z nich ma na pocie swoje high highlighty, no, prezentują w miarę równą formę. Wydaje mi się, że najrówniejszy i najlepszy jest nullo. E, na przykład, w To, Co Łączy Nas Trzech, bardzo ładnie przedstawił to, jak zawiązywał się, się skład i to, te historie pork wypadł znakomicie w dostosowanym szat, tak jak wspominałem w Zapomnij o tym, ale generalnie trudno ich uszeregować i rozumiem, że każdy mógłby tutaj mieć swojego faworyta, chociaż oni no, razem szczególnie wypadają dobrze. Podoba mi się też, że w tym natłoku rymów raczej nie gubili treści. Są koncept kawałki, jak kawałek ze spowiedzią, czyli Więcej Krzechów Nie Pamiętam, jak numer o plotkach. Zależało im, krótko mówiąc, o tym na tym, by rapować o czymś. W tym odcinku jest relatywnie mało Cytatów. E, oprócz tych, zapomnij o tym, coś tam jeszcze się po, pojawi, ale generalnie to nie dlatego, że tutaj nie ma czego za, zacytować, tylko ja nie podejmuję się nawet czytania tych wersów, bo one są nafaszerowane rymami, zbitkami, które są trudne do, do przeczytania, jeżeli się nie ma do, dobrej dykcji, tak jak ja. I bardzo imponuje mi to jak mają giętki język i jak potrafili wyrapować te rzeczy tutaj i to brzmiało naturalnie, a co co imponuje jeszcze bardziej. We wspomnianym tracku, to co łączy nas trzech, padają jednak wersy, które też przeczytam. Nasz cel to w sumie pracować tak długo nad stylem, by wyróżniać się w tłumie. No i kurczę, to udało się już na debiucie zaprezentowali się idealnie. Nikt nie rapował tak jak oni i trudno było zbliżyć się do nich pod względem nawarstwienia rymów i szybkości Osiągnęli perfekcję pod tym względem już na debiucie. No i widać to też na tej płycie pod tym względem, że są tutaj goście jednak. No i mamy gości w pozytywnym podejściu, i oni próbują się upodobnić do gospodarzy i wypadają po prostu słabiej. Kuriozalnie wypada Peja w pogodzie dla bogatszy, bo goni bit źle przyspiesza. Nie brzmi naturalnie po prostu. To, to nie jest jego flow i widać różnicę klas akurat w takim stylu. Rapowania. W ogóle ten numer jest, ten numer z Peją, o tym mówię, jest bardzo antysystemowy, ale taki dość prosty i no nie podoba mi się. Kuriozalnie też brzmiał w wersji, wersji pay, gdzie rapuje PRL był ubogi, lecz ja ten system beszczam. No serio? Naprawdę? Ciekawe czy po czasie trochę się wstydzi tych wersów tych czy nie. Jedynie Kasta, aka Wally, -E, wypadł równie dobrze jak Nullo, Shad i Pork. Ich wspólny numer o wymownym tytule, bez rapu byłbym nikim, jest naprawdę dobry pod względem rapu. E, tam trochę te smyczki w bicie, które, które zrobił Nullo. E, ciężko się go słucha. Nie ma dużego repeat value, ale rapersko to jest po prostu topowy numer z albumu. Są na tej płycie antykwitliwe momenty. Mamy takie kawałki, jak wiesz, kto jest najszybszy w mieście, czyli koncept o plotkach, e, czy licencje na zabijanie, gdzie mamy historię, każda z MCS i tekstowo są to bardzo fajne numery. Ale te refreny kurcze no, no nie są jakieś zbyt fortunnie e, zrobione i, i raczej odstraszają niż zachęcają. E, oczywiście każdy z MCs ma momenty, gdzie się zagalopowuje w rymach i to jest taka typowa pułapka szybkich MCs, gdzie rapują bardzo dużo, gdzie rymują bardzo dużo, rapują bardzo szybko, przez to ta precyzja wyrażania myśli się gubi. Nie są to może jakieś długie fragmenty, ale, ale się zdarzają. E, jest taki numer co 10 sekund z takim type kamejowym bitem z kobiecym wokalem, e, ale w drugiej zwrotce wszyscy jadą jakimiś takimi prostymi komentarzami społecznymi, e, wymęczone są te niby ostre wersy i no, one naprawdę ostre nie są, tylko są właśnie takie zwykłe szat tam nawija taki fragment jak seniorita Margarita przyprawia orogi swojego karlita przesada. Ten album ma wady. To chyba nie jest nic kontrowersyjnego, że powiem, że to nie jest 10 na do na, na no, nic złego, tak? E, no był to debiut, jeszcze nie mieli w 100% ukształtowanej wizji, na pewno też wydanie tego u Kameya, no trochę muś, byli zmuszani do, e, do, do, do tego, by Kawałki były bardziej main, mainstreamowe. Niemniej był to album przełomowy dla, dla składu. I co prawda ta rotacja dla mnie Masztyla czy innych kawałków, które śmigały na este, sprawiały, że trzeciemu wymiarowi starano się przytnąć łatkę hiphopolowców. No oczywiście nimi nie byli. Nawet jak uznamy dla mnie Masztyla, czy już tych skamieniałych, i zapomnij o tym za kawałki hiphopolowe, chociaż według mnie to, to nie jest prawda chociaż da się tą łatwkę przytknąć, przytknąć bardzo łatwo, nie? Bo mamy pianinka, mamy rotację w SC, więc cyk, hip -hop dziękuję. <laughs> nie słuchamy, tak? E, no, nie było tak, tak? No, ale nawet, nawet, jeżeli byśmy do tych kawałków podeszli na tej zasadzie, to jednak na zdecydowanej większości płyty mamy rap. Może nie hardkorowy i uliczny, nieprawilny, ale mainstreamowy, bardzo dobry rap i przede wszystkim wszyscy MCs są tutaj bardzo dobrymi raperami, którzy dużo rymują, którzy są wyjątkowi. Co też nie było w tamtych czasach takie Oczywiście, o, oczywiste. No still, ta łatka była, przynajmniej na, na początku, jednak trzeci wymiar poradził sobie z nią jak nikt inny, po prostu kolejne płyty były bardziej hip-hopowe, zarapowane e, od A do Z jeszcze lepiej i choć mainstreamowego sukcesu na miarę debiutu nigdy nie, nie ponowili, to na pewno zdobyli serca słuchaczy i byli w mainstreamie, ale już typowo hip-hopowym, e, bo przecież zjeździli Polskę wzdłuż i wszerz, dostali złote płyty za kolejne albumy w dyskografii, więc ta łatka im nie przeszkodziła, bo oni z łatwością ją zerwali i to nie było trudne, bo po prostu byli raperami, a nie hiphopolowcami. O tym zresztą nagram niedługo odcinek, żeby trochę te definicje i to wszystko układać. Przyznam, że w całości dawno nie słyszałem kolejnych ich albumów w dyskografii, ale w propozycjach do strefy klasyków znajdowali się i Złodzieje czasu, i inni niż wszyscy, gdzie było znakomity Łów, więc no to był skład, który naprawdę zapisał bardzo ładną historię w polskim rapie. Cztery pory rapu też pokryły się po latach złotem. Wtedy trzeba było sprzedać 35 tysięcy płyt, żeby zyskać to wyróżnienie. Co prawda, była tam mała Kombinacja, bo wyszła dwupłytowa reedycja, na której były remiksy plus kawałek basketball, ale dzięki, te, i dzięki temu sprzedaż płyty liczyła się podwójnie, no ale to i tak było imponujące osiągnięcie w czasach, gdy już płyt trochę kupu, kupowano trochę mniej, a oni jednak i tak dali radę, by, by cztery pory Rapu pokryły się złotem. I tyle ode mnie. Dajcie znać, co myślicie o tym albumie? Pod... Po ponad 20 latach od premiery, czy uważacie cztery pory rapu za najlepszy album w dyskografii składu, czy jednak wolicie któryś z innych ich al albumów? Dajcie znać oczywiście, czy podobał Wam się ten odcinek i będę wdzięczny za każdy feedback. Dzięki też za wysłuchanie tego odcinka do końca. Przypominam, że podcast RAP matry jest darmowy i możecie go słuchać na YouTubie oraz na platformach podcastowych. Jednak możecie też postawić mi kawę w serwisie bajkofi.tu oraz możecie też zostać patronami podcastu w serwisie Patronite. Link w podpisie i zachęcam do dokładania cegiełek. Zapraszam też do subskrypcji tego kanału, do zostawienia po sobie śladów w postaci łapki w górę czy komentarza. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Zapraszam też na swojego Instagrama, Twittera, Facebooka oraz na Discorda Brak Kultury. Na razie.